Dzień dobry, cześć, Nexus Live. Ja jestem Nexuro, a to jest, moi drodzy, beta w Wrath of the Lich King. Moi drodzy, minęło tyle lat. I kiedy wyszedł 2008 rok, tak? No to ile? 14 lat. Dobrze myślę? Tak? Bo 10 do 19, 4, 14 lat, moi drodzy, temu można było grać w Wotka i teraz też można grać w Wotka. Czy to nie jest piękne? Dzień dobry, cześć. Sprawdźmy z Jeremy i dodać nowe opcje. Zaraz będziemy sobie sprawdzać różne rzeczy właśnie na becie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że mamy tutaj możliwość tworzenia postaci na tam już jakimś tam levelu i dostajesz jakiś premade'owy gear. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powiedzmy, dajmy accept. Enter name for character, zapomniałem. Czy on będzie miał jakiś tu gear? No ma gear, zobaczcie, widzicie? Ma jakieś tutaj przedmiotki. Oj, czekajcie, sorki, przepraszam. Intro Fighters mi się tu odpaliło. Czekajcie, hopa. I teraz musimy to zrobić. I teraz to musimy wyłączyć. Okej, teraz powinno być git. No, więc dostajemy jakiś tam gear. Można sobie tutaj grać, że tak to powiem, primadową postacią, ale możecie też skopiować postać. Ja już skopiowałem postać. Mamy dwa serwery. Classic Beta PvE, Classic Beta PvP. Ja gram na PvE, bo dlatego, że kurde, nie ma co się tego, nie? Więc cóż. Wejdźmy do gierki i zobaczmy, będziemy sobie testować różne rzeczy. Przede wszystkim najpierw będę musiał zrobić sobie builda jakiegoś mojego. Ja już tu widziałem, że dosłownie jak na prywatnym serwerze to jest tak zrobione, że można te glify kupować. Ale głośno gada tu baba. Głośno gada pani. Pani głośna jest strasznie. Trochę ściszymy sobie tutaj, żeby było ok. Nie mam nic poustawiane w mojej postaci, więc to jest tragedia. Aczkolwiek, moi drodzy, lecimy chyba, zrobimy sobie survivala chyba, nie? Survival Hunter, ja myślę, że tutaj chyba pogramy, tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze ustawienia graficzne, bo mi się wydaje, że tutaj powinienem móc walnąć jeszcze sobie między innymi anti-aliasing, bo jak tu widzę, że mam takie niewygładzone krawędzie, aż normalnie mnie kują w oczy. Exposure shot Chimera to były czasy. Tak jest, dokładnie. Dobra, musimy zrobić sobie szybko buildzik. Roll, set, roll for this talent set? Są sety talentów? Co jest ty? A o co tu chodzi? Click here to set roll for this talent set. Ty, to można sobie przełączać talenty w ten sposób? O co tu chodzi? Jakiś tutaj healer, tank... O, to będzie można mieć trzy talenty? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie, wydajmy tutaj na razie ten. To jest triple spec w zasadzie, ale to nie wiem, czy to tak to działa? Wydaje mi się, że to inaczej trochę działało. Czekajcie, czy jest jeszcze taka opcja w interfejsie? Accessibility. Tam był taki feature jeszcze, ale tego chyba tutaj nie ma. Dzień dobry, siemaneczko, dziękuję Borysiaczku. Dobra, zróbmy sobie tutaj jakieś talenciki ładne. Critical Strike. Weźmy sobie tutaj, na razie, your range with weapons, Hawk's Eye. Na razie nie będziemy brali Hawk's Eye'a. Weźmiemy sobie to. Reduce all damage taken by 2, increase critical strike or arcane shot and explosive shot. Tu survival instincts na pewno musimy wziąć. To jest to, Trap Mastery. Trap Mastery jest naprawdę super, więc myślę, że weźmiemy sobie Trap Mastery. To jest naprawdę dobre. Co tam jeszcze mamy? Survivalist, ale to potrzebne mi jest increase you and your pet per ten vehicle to your stamina. O! Survivalist. No to survivalist musimy wziąć koniecznie. Tu w zasadzie nie mamy nic takiego, mamy scattershot, ale scattershot na razie mi się wydaje mi się, że się nie przyda. Increase damage done over explosive shot and to jest bardzo dobre, dlatego że nasz główny damage też będzie między innymi pochodzić z explosive shota i z explosive trapa przy okazji. Lock and load bardzo ważne, czyli mamy szansę na to, że nas freezing trap Freezing Arrow oraz Frost Trap mają 2% szansy, żeby tam, czekaj, when you deal periodic damage with your immortal trap, że dwa następne arcane shoty albo explosive shoty będą bez cooldownu. To jest naprawdę mega mocne. To oczywiście sobie bierzemy. Increase Critical Strike musimy oczywiście wziąć. Tutaj bierzemy sobie oczywiście to. Lightning Reflexes, zdecydowanie musimy to wziąć. To zwiększa nasze agility o 15%. Sposrane. Totalnie dobre, kurde. Witam regularnego streamera. Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz tutaj jeszcze dobierzemy. Co? Reduce the mana cost of all traps and ability and black arrow with 20% reduce the cooldown of all... To myślę, że też, że soulfulness jest całkiem też okej. Okay. Myślę, że tutaj expose weakness trzeba też wziąć. Nie wiem, czy dwa na expose weakness tego nie wziąć w zasadzie. Pamiętam, że chyba brało się dwa, ale nie do końca pamiętam. Na razie zostawmy tak, jak jest. Teoretycznie też tutaj Wyvern Stinga mógłbym wziąć po to, żeby Noxious Stingi dostać, że tak to powiem. Może go ściągnąć i pograć razem. Ja na razie muszę speka ustawić, ale jakby chciał coś pograć, to czemu nie? Dobra, mamy tutaj dużą szansę na to, żeby dostać manę z powrotem. Black Arrowa na pewno musimy wziąć. Zastanawiam się nad Sniper Training. Critical Strike of all attacks. Target affected by... No to na razie bym tego nie brał.
Successful range attacks have 10% chance to increase your critical strike. Tak, to musimy wziąć. To jest tactician, to musimy wziąć. Hunting party. Total agility zwiększa. Zwiększa total agility o 3%. Arcane shot, explosive shot i steady shot crity mają 100% szans, żeby dać 10 party memberom 1% mana regeneration przez 5 sekund. Co 5 sekund przez 15 sekund. No to jest taki odpowiednik tego, no, tych wiecie, mana regeneracji i tak dalej, nie? Czy ty, kuźwa, masz Leatherheada z Illidana? Stary, mam i jestem z tego dumny. To jest najlepszy head, jaki mogłem mieć. Oczywiście teraz są już lepsze na Sanuelu, ale to jest naprawdę mega dobre. Czy te w ogóle itemy się trochę pozmieniały? Nie, widzę, że jakby system statystyk jest cały czas taki sam. Widzę, że został Armor Penetration został zmieniony na ten taki zwykły Armor Pen. Gdzie Increase Armor Penetration Rating, to zostało jako nazwane, bo w Wolku, w Tebecu jest to inaczej nazwane, to jest jakoś tam Armor Penetration, tam jest wartość na przykład 114, coś takiego, czy tam, widzę, że tu zmieni to w taką zwykłą statystykę, więc to jest okej. Dobra, co my tu jeszcze weźmiemy sobie? Weźmy sobie tego Wyvern Stinga i coś teoretycznie, Wyvern Sting is dispelled, is fair, okay, increase... Damage done on your target affected by Serpent Sting. Czyli jak ma Serpent Stinga, to wtedy więcej damage zadaje. No to w zasadzie też jest dobre. Ale teoretycznie powinienem wziąć teraz sobie to i tu w Marksmanshipie musimy tutaj jeszcze dowalić talenciki, bo... Ty, serio? Ja trochę zrypałem, że tak to powiem, bo nie będę miał aimed shota. Ale dziwne. Dobra, to będzie to. Mortal Shots bierzemy sobie oczywiście. Teoretycznie mogłem tego Focus Fire wziąć, ale następne talenty będzie Go for the Throat, Aimed Shot i tak dalej. Będziemy musieli to ogarnąć, nie? Hunter z RNPN, no nie? Czy widzę coś przez tą opaskę? Absolutnie nic! Jestem taki pepega strzela, kurde, gdzie popadnie. Dobra, musimy wziąć jeszcze sobie glyfy. To na razie jest taki secik. A czy ja mogę teraz zmienić... Killer. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Ty damage... Mogę sobie to jakiś... This talent for... Nie wiem, wydaje mi się, że to trzeba było kupić te takie rzeczy. Dobra, muszę ustawić sobie moje tu rzeczy. O mój Boże, co ja tu mam? To jest to, Explosive Trap, Immolation, Jezu, to ustawianie tego wszystkiego. Black Arrow też trzeba gdzieś tu ustawić. To dajmy sobie na razie gdzieś tutaj. Immortal Mungus, Snake, ja pierdykam, to wszystko ustawiać tutaj. Przerąbane, Wing Clipa gdzieś tu damy. Z Marksmana tu musimy konkluzji w shota gdzieś tutaj dać. Distracting Shot, to jest to. Hunter's Marka damy tu. Flarkę damy tu. Rapid Fire damy tu. Serpent Sting mam rank 10. Jest rank 10, jak najbardziej. Jeszcze jak? Woli, od woli w głowie się... Franzoli. Dobra, tutaj możemy sobie lewo. Ja tu muszę poustawiać wszystko. To będzie right, middle, będzie Aspect of the Monkey. Aspect of the Viper będzie... Dobra, zróbmy to na razie tak. Kill Commandzik. O właśnie, Kill Commanda gdzie ja powinienem dać. Nie mam gdzie tego postawić. A to na razie gdzieś tutaj. Call Pet. Czy ja mam peta? Mam cyderka. Cyderek jest. Zarąbiście, mega fajnie. Kiedy trzeba spłacić, że stream jest? Tak jest, dokładnie, moi drodzy. Zapraszam do donatowania. Pomoc biednym Nexosom. To jest to. A nie, czekaj. Trapa mogę tutaj przeżydać. To jest moje miejsce na trapy wszystkie. Czekajcie, no właśnie, to jak ja mam tu miejsce na trapy, za chwilę to wszystko będziemy mieli już ustawione, czad, bez problemu. To jest to. Trakowanie też powinienem sobie ustawić, żeby większy damage mieć. Dobra, Freezing Trap, Frost Trap, Immolation Trap mi nie będzie potrzebny, wyrąbane w to. No i na razie chyba wszystko takie, z takich najważniejszych rzeczy, które tutaj powinienem mieć chyba, tak mi się wydaje. Teoretycznie mogę Raciala, Faciala dać sobie gdzieś tutaj. Będzie git. Show all spell ranks. Nie potrzebuję tego. Aha, czekaj, dobra, rzeczywiście. No tak, dobra, nieważne. Bo ja myślałem, że żeby nie pokazywało mi wszystkich rang i się nie skapłem, że mi właśnie pokazuje wszystkie rangi. Ale pepega. Dobra, jest git. Teraz jest git. Konkluzyw jest, wszystko jest. Rapid fire jest. A czy my przypadkiem nie mieliśmy... Nie, readiness teraz ma przecież marksmanship, nie? Marksmanship ma teraz readinessa. No właśnie. Teoretycznie Raptorka gdzieś moglibyśmy tutaj dać. Raptor Strike i Mungus Bite gdzieś tutaj. No i na razie powinniśmy z tym wystarczyć. Mamy również glyfy. To jest też bardzo ważna sprawa. I widzę, że glyfy mamy tylko dwa na razie możemy dać. Parę minorów. I te glyfy tutaj mamy. Zobaczmy. Glyph of Aimed Shot. Zmniejsza cooldown Aimed Shota 2 sekundy. Glyph of Arcane Shot. O Jezu, co to jest? Ignito. It's Friday then. Close. Nie będę akceptował.
Arcane Shot refunduje 20% kosztu swojej many, jeżeli target ma jakikolwiek sting. Beznadziejne. Glyph of the Beast. Increase the attack power bonus of aspect of the beast for you and your pet by additional... To jest major glyph. Okej, okay. Glyph of Mending. To jest major glyph, czyli zwiększa leczenie naszego peta o 40%. To będzie fajny do tank speka. Aspect of the Viper zwiększa ilość many, którą odzyskujemy z ataków Aspect of the Vipera, gdy jest aktywny o 10%. Bestial Wrath zmniejsza cooldown Bestial Wratha, okej. Okay. Deterrence, czy to jest major, też jest... musimy iść nauczyć się jakiś spell, jak swoją drogą. Disengage, ty, no właśnie, on disengage'a. Ja pierdzielę, to jest to. Major, dobra, to jest major. Feign Death. Zmniejsza cooldown Feign Deada o 5%. Freezing Trap, gdy wyjdą, że tak to powiem, że zostanie zepsuty ten efekt, zmniejszone mają o 4 sekundy 30% speeda. Frost Trap zwiększa wielkość tego. Major zwiększa attack power o 20% naszego Hunter's Marka. Immolation Trap zmniejsza, to takie beznadziejne jakieś. Glyph of Mending. Minor. Increase your pet happiness. O, to jest mega dobre. To jest mega dobre. Chat. Czyli Mend Pet zwiększa zadowolenie naszego peta. Tutaj jak sami widzicie. O trochę. To jest akurat mega dobry. Glyph of Multishot. Zmniejsza cooldown Multishota. Glyph of Possess Strength. To jest minor. Increase the damage of your pet. Okej, to jest jakieś w zasadzie niepotrzebne. Glyph of Revive Pet. Tak, reduce the pushback effect. Tak, to jest też dobry. Czyli to nie będę ten. Reduce the pushback effect. O, i Scare Beast, to też jeszcze możemy sobie walnąć. Serpent Sting. Zwiększa duration Serpent Stinga o 6 sekund. Tutaj, ja myślę, żebyśmy wzięli Steady Shot. To na pewno weźmiemy sobie to. Glyph of Volley. Glyph of Explosive. Explosive Shot i to, myślę. To będą moje dwa, które będę potrzebował. Resztę nie będę potrzebował. Ty, to jest normalnie Battered Hills jeszcze. What? Ale jazda. Dobra. Nałóżmy glyfy. Glyfy to jest nic innego jak wzmocnienie naszych czarów. Tak swoją drogą. Jakby ktoś nie wiedział, to po prostu wkładacie sobie takie ulepszenia po prostu. Moim zdaniem zajebisty system. Więc naprawdę to jest spoko. Okej, okay, steady shot. Zakładamy elegancko. Co tam jeszcze? W ogóle nie, Hunter już nie potrzebuje tego. Już nie potrzebuje... Oj, że to był ten. Już nie potrzebuje quiverów nosić. Więc w zasadzie idę zaraz wymienić mojego quivera na zwykłego buga. Żeby po prostu nie musieć tego nosić. Będzie to i jeszcze gdzieś powinien być jeszcze jeden tutaj, o. Ta beta mocno zamknięta. Ta beta w zasadzie dopiero teraz się otwiera. Wiem, że był dosyć duży problem z tym wszystkim. Na przykład zebraniem ludzi na do grupy. O, jest zresztą talenty peta. O, no właśnie. Dobra, co my tutaj mamy? Attack speed o 15%, natomiast zadaje mniej obrażeń. To jest dash. Cooldown of your dash ability. Pet stamina. Dobra, weźmiemy sobie Cobra Reflex. Powinno być git. Możemy sobie wziąć teraz teoretycznie dash. Niech ma dasha. Spike Collar. To jest też spoko. Movement speed. Your pet using ability will cost no focus if it's used within 8 seconds. Your pet... O, to jest całkiem też niezłe, ale weźmy sobie pet tutaj collar. Czyli obroże. When your pet claw bite smack ability critical attack you and your pet deal 1% increase damage. O, cooling the herd. O, to jest też dobre. Your pet does 8% additional damage to targets less than... Okej, czyli zadaje więcej obrażeń w momencie, kiedy ma 35% zdrowia lub mniej. To jest całkiem ciekawe. Nie wiem, czy bym tutaj... Your pet has 15% chance after using ability. The next ability will cost no focus. To jest też całkiem spoko. Chociaż nie wiem, czy pet nie będzie bardzo mocno, że tak to powiem... To będzie przerąbane w sumie trochę z innej strony. Jeżeli pet nie będzie w stanie używać tego wszystkiego. Your pet does... Czekaj, when less than 35% your pet does 3% and has 30% this critical sack. Aha, czyli to jest jakiś taki... A weźmy na razie ten all focus. Jeszcze. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze wziąć... Zaraz zobaczymy, kurde. Siema, Nexoro. Cześć. Dzień dobry. Witam. Więc tak to jest. Czekajcie. Boar speed. Teoretycznie ten speed byłby spoko do levelowania. Weźmiemy sobie. Mamy jeszcze jeden talent. Jakiś atak, który zadaje ileś tam ataku. Makes critical strike cannot be dodge blocker parried. Critical strike with melee. Roar of recovery. Your pet inspiring restore represent of your total mana. O, ty, ale spoko. Fajne. Ale weźmiemy sobie to. I teraz zobaczmy, czy mój pet ma jakieś w ogóle umiejętności. Ma bite'a normalnie. Master bite. Growl i dash. Dobra, to wszystko jest. Dobra, mamy w zasadzie.
To odliczanie do wodka to jest potwierdzone info, totalnie, zobaczycie, że tak będzie. Kolejna rzecz jest taka w wodku, moi drodzy. Jeżeli chodzi o peta, to mamy tutaj taką zakładkę i mamy też, moi drodzy, mounts. Mamy kolekcję mountów w końcu, wygląda to w ten sposób, że możecie teraz swoje mounty tutaj, jak sami widzicie, nie musicie trzymać ich w bagach. To jest zmiana, która w zasadzie weszła i tak bardzo późno we Wrath of the Lich King, w życiu Wrath of the Lich King, bo to wlazło w, moi drodzy, to wyszło w patchu 3.3. Czyli pod sam koniec, jak wychodziło właśnie... w ogóle wraz z wprowadzeniem tego tutaj, oni też chyba dodali też to, że na mounta się szybciej wchodzi. Patrzcie czat, jak teraz szybko się na mounta wchodzi, widzicie? To, co tutaj widzicie, ten speed wchodzenia na mounta, to jest nic innego jak właśnie zmiana wprowadzana w patchu 3.3. Oni tam skrócili o pół sekundy. Nie pół sekundy, tylko o półtorej sekundy. Z 3 sekund na 1,5 sekundy. To właśnie wtedy wprowadzono również. Dobra, czekajcie. Czy ja mogę tutaj... to jest Zephyr. A gdzie tu jest pani Harry Spilton? Gdzieś tu była. Harry Spilton, zobaczcie. Oni chyba nie zmienili jej nazwę. Bo wydaje mi się, że tam była zmieniona nazwa tej Harry Spilton. Ale dobrze pamiętam. To jakiś ten... O nie! Czemu ja kupiłem Gigantical Bug, jak mogłem kupić to? Shit! Kurde, mogłem kupić to. Dobra, jest na razie okej. Gigantic Bug też będzie okej. Zmieniamy. Pyk. Portable Hall. Oni nie zmienili tego? Przypadkiem was zmienili. Moniczka. Ja dostałem naleśniczki na początek dnia. Oni nie zmienili? Coś tam pamiętam, że było coś tam, jakaś tam taka drama chyba, nie? Instant Cast Miotła Enjoyers. O, stary, uwielbiam to. Dobra, czekajcie, za chwilkę jeszcze wrócimy. Patrzcie, moi drodzy, jest port, już zrobili. Tego portu nie było, ja pamiętam tutaj. Był ten event taki, że były jakieś tu armaty ustawione i tu raz na jakiś czas przylatywały te smoki, tu zamrażały w ogóle jakieś te... Ten cały port, jakieś tu zombie atakowały i tak dalej. Taki pre-patchowy event. I pamiętam to co chwilę tu było. Ja byłem w ogóle w szoku, że ten Stormwind Harbor tu wypuścili, nie? Bo to zostało wypuszczone właśnie stricte we wodku, nie? I stąd płynie do Beran Tundry. I teraz pytanie, czat. Gdzie my levelujemy? Czy my levelujemy w Beran Tundrze, czy w Howling Fjord? Osobiście uważam, że Howling Fjord jest ładniejsze i fajniejsze. Ale questy ma tak strasznie ciulowe, że aż po prostu mnie, aż normalnie nie mogę wytrzymać, nie? Autorun, tu musimy iść. Howling Fjordzik? Fjord ma tak beznadziejny ten. O, i zobaczcie, macie też tutaj nic innego jak nową formę niedźwiadka. To jest ta też forma niedźwiedzia została dodana jakoś w późniejszych patchach. To nie było od początku wodka. W Hordzie jest git, w Alliance są beznadziejne questy, mi się strasznie podobają. Boran Tundra ma szybsze questy. O, i patrzcie, tutaj też macie. To jest ta nowa forma, nie? Kotka wodkowa. Nie kupiłem skilli, no właśnie czat, idziemy kupić skille, ty. Zapomniałem. Wygląda jak forma druida trolla. Chyba tak samo wygląda. Albo tam chyba te zęby ma takie kły? Nie pamiętam. No, więc trochę tutaj tych rzeczy, trochę rzeczy tu powkładano tego wodka. Wchodzimy na statek, jedziemy na Wrath of the Lich King. Patrzcie, takie się rosyjskie imiona tu mają. Aha. Nieźle. Poza wizy falą, dawaj betem. No, jedziemy na dzioba, Titanica robimy. I płyniemy do Boring Tundra. Zobaczymy sobie trochę Boring Tundry, a później najwyżej pójdziemy na Howling Fjord. Zrobimy sobie jakieś instancje. Zrobimy jeszcze tego intro Death Knighta. Też jest super, bo też to dodali teraz. Jaki pet jest bisowy na dodatku? Pety zostały dosyć mocno uproszczone, że tak to ujmę. Wodku. No i bierzesz po prostu jakieś ferocity peta. Najlepiej jakiegoś kota albo wilka i tyle. Tak, za chwilę pokażę nowy Dungeon Tool. Tylko zjem, zaraz ogarniemy, nie? Nie no, pety są podzielone na kategorie.
czyli macie Ferocity, Tenacity i one mają troszeczkę inne jakby buildy, o ile dobrze pamiętam. Troszeczkę inaczej, więc... pierwszy lepszy okazji... O Boże! Ja pamiętam te czasy, jak tutaj po raz pierwszy wpływałem do portu, jakie to jest cudowne uczucie. Ty, ale zobaczcie, znowu jest to samo z tym niebem, takie macie ciemne niebo. Powinno niebo być takie, ja nie wiem dlaczego przechwytywanie gry mi tak nie łapie. Powinno być takie niebo. Wolicie takie, czy czarne niebo? Czarne niebo wygląda też całkiem spoko. Nie wiem dlaczego tak to się robi, ty. What the lick hype? What the lick hype? No jesteśmy. Normalne niebo? Takie ciemne niebo jest ciekawe. Ale to w ogóle OBS to robi, nie? Strasznie dziwne. Strasznie dziwne. Dobra, jesteśmy na miejscu, można zacząć questować. Jestem ciekaw, jaki damage będzie robił ten Hunter. Skoro tu już jesteśmy, zerknijmy sobie jeszcze na ten nowy Dungeon Finder. Dungeon Finder, możecie zobaczyć, jest tutaj. Czy ja jestem w stanie zrobić jakiś taki myk, żeby wam... Czekajcie, patrzcie co zrobię. Zrobimy tak. Patrzcie na to. Jakie zaawansowane. Patrzcie, edytowanie normalnie, jakbyście film na YouTubie oglądali. Na żywo. Moi drodzy. Więc macie dungeon tutaj. Zaznaczacie przede wszystkim sobie rolę, jaką chcecie grać. Czyli, nie wiem, powiedzmy Huntera. I macie My Listings, czyli to, gdzie my się chcemy zapisać. I Group Browser, czyli poszukiwacz. Powiedzmy, nie wiem, szukamy kategorii Dungeons. Mamy różne ten. I tutaj zobaczcie jakiś The Nexus, Utgard Keep. Ludzie tutaj szukają. Gościu ma jedna osoba i jest jeden tank. Tutaj widzę, że już jest jakaś grupa. Azul Nerub idzie i jest jeden tank i jeden ten. Bo zastanawiam się, czy to już są osoby, które już mają grupę, czy to są osoby, które ten Group Browser, czyli to ja mam szukać. To są osoby, które są zapisane i ja mogę ich zaprosić, czy to są jakby grupy? Nie do końca jeszcze to tak szczerze powiedziawszy ogarniam. Tu mamy heroiki, dungeony. Dobra, my listing, zobaczmy. Chcemy się zapisać na dungeona. Interesuje nas The Nexus, Azol Nerub, Utgard Keep, Magister Stares to mnie w zasadzie nie interesuje. W ogóle po co tu są te dungeony? Dobra, list self. Not... Premade Harazter. No, primary character. List self. Zapisujemy się i teraz my powinniśmy być w tej wyszukiwarce i ktoś może do nas napisać, żeby złożyć grupę. Albo my teraz może... Dobra, czyli już wiem jak to działa. Ja mogę się albo zapisać i czekać, aż ktoś do mnie napisze i mnie zaprosi. Albo to działa na takiej zasadzie, że ja mogę teraz... Tu są zalistowani ludzie i mogę napisać, hej, chcesz potankować? Spoko. Hej, chcesz DPS-ować? Spoko. Chcesz leczyć? Spoko. I po prostu, wiecie, zapraszam i robimy manualnie grupę. Czyli to jest jakby taki Dungeon Finder, który jest na retailu i to jest jakby po prostu bardziej manualny poszukiwacz grupy, nie? Tak to bym mniej więcej określił, nie? Jeśli o to chodzi. Czekajcie, to musimy trochę zmniejszyć tutaj. Musimy zrobić tak i tak. I to możemy wrócić sobie, powinno być git. O, jest taki bardziej ten, taki, to zamiast tego durnego bulletin boarda, znaczy ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, natomiast nie wiem czy, jakby, chyba nie jestem jakby fanem mimo wszystko tego rozwiązania, jednak ten Dungeon Finder jest całkiem okej, chociaż nie wiem, ja myślę, że i bez tego sobie całkiem dobrze poradzimy, zobaczymy, mamy pierwsze kościki, let's go. Gdzieś tutaj trzeba... O Boże, meet with General Alton inside the barracks in Valiant. Okej, dobra, czyli gdzieś tutaj do baraków. Nie, moi drodzy, tu też była w ogóle jakaś taka drama. Drama odnośnie tego, już to wczoraj opowiadałem, że Blizzard, zobaczcie, że dalej nie ma tego quest helpera. Tutaj w patchu 3.3 również został wypuszczony, czyli przy okazji właśnie Ice Queen Citadel został wypuszczony. Oprócz szeregu udogodnień, również ten quest helper, który był zintegrowany z quest logiem, czyli po prostu od teraz natywnie, bez żadnego addona, World of Warcraft pokazywało ci, jakie questy masz do zrobienia, co, gdzie, jak i kiedy, nie? Gdzie musisz pójść i tak dalej. Natomiast teraz tego, zobaczcie, że tutaj nie ma. I w ogóle była ostatnio taka dosyć mała dramka odnośnie tego, że ludzie mieli takie... O, w ogóle fajnie, bo widać te, bo widać... questy, że... A czekaj, gdzie to jest? Jest gdzieś tam? Co to? Tam jest jakiś quest? What?
Co to jest za questy? Pierwszy raz widzę ten. Albo jest cooking tray. Albo są trenerzy, ty. Holy shit, zapomniałem o tym. On tutaj. Ja muszę się w ogóle nauczyć tej rzeczy robić. Bring your chill meat. Dobra. Ale była taka drama, że gdzieś na jakiś tam. Gdzieś w jakimś starszym wywiadzie Blizzard powiedział, że zastanawiają się nad tym, czy w ogóle zrobić właśnie ten quest helper, nie? To był w ogóle starszy i tak dalej. No i ostatnio, to było parę miesięcy temu, i ostatnio Wolfhead opublikował artykuł, gdzie powiedzieli, nie będzie quest helpera w tym, w wodku, nie? Powołując się na właśnie tamten stary interview. Na ten stary wywiad. No i ludzie oczywiście się wkurwili. I ja też się wkurwiłem, bo ja mam takie. No przecież to jest szczyt lenistwa, żeby czegoś takiego nie zrobić, bo to nie jest ani udogodnienie, bo ludzie i tak by używali tego questi, nie? Więc był dym, a później się okazało, że Blizzard napisał post, w którym mówią, że już dawno temu zmienili to i jakby chcą zrobić tego quest helpera, tylko nie dokładnie teraz. Ej, patrzcie, jakaś grupa. Czy my idziemy na jakieś instancje? Ja? Dung is his? What dung is this? Więc jakby ostatecznie Blizzard stwierdził, że będzie ten quest helper? Utgard Keep. I need a summon ten. I need a summon ten. I jednak będzie, ale nie od razu. Więc jakby będzie, ale nie wiadomo jeszcze tak naprawdę kiedy. Więc Wolfhead zrobił trochę taki dym, szczerze powiedziawszy. Jeśli chodzi o to. Dobra, tu mam jakieś w ogóle rzeczy wodkowe. To jeszcze muszę w ogóle się nauczyć tego. Kopactwa. Lepszego kopactwa, ale lepsze kopactwo będzie chyba gdzie indziej. W każdym razie Wolfhead zrobi taką dosyć dużą dramę, a okazało się, że tak naprawdę nie ma żadnego problemu, bo Blizzard tak to zrobi. Tylko dziwi mnie to, że oni nie zrobią to teraz, bo możliwe, że na release, nie? Czyli na wypuszczenie wodka nie będzie tego, nie? Co moim zdaniem jest trochę takie dziwne. I na przykład dzisiaj to, co teraz robimy. O, to jest mining trainer. To, co dzisiaj teraz robimy. No to zobaczcie, że nie ma na tym etapie, nie? Niczego tutaj. Dobra, za chwilę nas tutaj ten. O, i teraz mogliście zobaczyć, jak mniej więcej zaczęło, jak działało Dungeon Finder. Widzicie? Zapisałem się na Utgard Keep. No nie? Byłem zapisany na Utgard Keep i gościu zaprosił po prostu mnie do grupy. No i w zasadzie spoko, nie? Nie ma oczywiście tego teleportowania i tak dalej, ale... Ale myślę, że jest chyba okej, nie? Survi na wodku, więc to działa. Zobaczcie, ile czekałem, parę minut. Więc w zasadzie ten system polega na tym, że ułatwia tobie szukanie grupy, albo zapisujesz się i czekasz, aż ktoś łaskawie doda cię do grupy. I tyle. I bardziej zautomatyzowane. Zobaczcie, ile to damage'u robi. Zielone itemy robi 76 damage'u i fajne statystyki nawet mam. Nieźle. Crypt Crawlers tutaj możemy zrobić. Zobaczymy, jaki damage będziemy robić. Ten system jest słaby, lepiej z addonem już. Nie, no bez przesady, ja myślę, że to jest jakby z dwojga złego. Jeśli mamy wybierać między addonem a tym, to wybieram to. Dobra, zobaczmy jaki damage mój Survival Hunter będzie zadawał. Nakładamy tutaj. Uwaga, czekajcie. O mój Boże, jaki damage ja tu zadaję. Czekajcie, turn on. O Boże. Jak ja te mowy gnoję. O mój Boże, ty. Nakładamy i patrzcie. I pyk, pyk. Ja pierdykam, ty. No i spoko. Parę strzałów i gościa nie ma. No ja nawet nie mam tego. Summon incoming. Pyk, pyk. No patrzcie, co te moby jak znikają. O mój Boże, ty. A przypadkiem nie można było zrobić jakiejś odległości tych nameplate'ów, żeby one były jakby trochę bliżej? Mam 69 level? No tak, później oczywiście będzie, ale pamiętajcie, że ja mam naprawdę bardzo mocny gear. Jakby to nie jest oczywiście top gear, taki najlepszy super mega gear, który mogę zdobyć z Sunwella. Jeszcze pewnie trochę rzeczy zdobędę, ale zobaczcie, jak wygląda disengage. Jej, działa disengage, kurde, w końcu. Dobra. Uwaga, możemy wziąć summona, idziemy na Utgard Keepa, moi drodzy, to jest pierwszy dungeon, to jest moje pierwsze doświadczenia na Wrath of the Lich King Classic, zapraszam na kolejny filmik.